Co robisz? Wiążę. Cześć Mawica! Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu z Łukaszem. Tylko tym razem już nie będziemy łowić takich, no może takich okoni. W ogóle nie będziemy łowić? Nie, no właśnie dążę do tego, żeby powiedzieć, że będziemy łowić dużo większe okoń. Jakie? Pokaż, no, do łokcia? Do kolana. Nie, no ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to mamy taki cel właśnie, żeby dzisiaj dorwać jakiegoś większego okonia. Jesteśmy na zupełnie innej wodzie niż zwykle, na kanale. Jeden odcinek był w sumie z tego miejsca, więc gdzieś wam się wyświetla w kartach na górze. Ja mam dropshota, ty masz na początek klasyka zawiązanego. Zobaczymy, na co będą lepiej reagowały. Pamiętajcie, łapce w górze. Jeśli jesteście nowi, to dołączajcie do czego? Ławicy Łukasza? Nie wiem. Nie wiesz? Jeszcze nie dołączyłem, więc nie wiem. Nie dołączył, ale dobra, to ja ci pokażę, jak dołączyć. Więc tak, wchodzisz na Facebooka, dołączasz do Ławicy Fipena, na YouTubie masz konto, widziałem, to subskrybujesz i najlepiej z dzwoneczkiem. Już byś wiedział? No to skoro Łukasz jest w Ławicy Fipena, to wy też możecie być w Ławicy Fipena. Dobra, tymczasem zaczynamy łowić. Zanudzisz tych widzów. Jest? I mamy pierwszą rybę. Szkoda, że rozmiar nie jest adekwatny do tego, co mówiłem na początku filmu. Nie, ja już na główkę zmieniam. Nie podoba mi się ten dropshot. O, jest. To ja też mam pierwszego. Oczywiście dopiero się rozkręcamy, to nie jest tak, że będziemy łowić tylko takie rybki. Jeszcze nie wyłączajcie tego filmu, proszę, będą większe, proszę. Powiedz im coś zachęcającego. Wszystkie takie same będą malutkie. On kłamie. Jeden jest póki co. No, już uciął. O, fajny już. O, fajny, taki kolorowy, zobacz. Aż kamera się zsunęła. No, ale tendencja wzrosnąca. 3-2. O, fajny. Fajny. Za jaki ciemny, ty. Jak szur. Stary, z tym to musisz mi zdjęcie zrobić normalnie. Jest, ale ładny. Fajny. O, kurde. Ale jazda. No. O, jest. Pierwszego opadu. Okoń. No. Znaczy nie większy. O, ale no taki przyjemny. I fajne kolorki. Takie klasyczne jak tutaj. Spadaj, maluszek. Radę? Mogą się okonie załamać. Jak w Indiana Jonesie, pławki ukryte. Kopuła się zsunęła. Świątynia zagłady. Jakiego walnął okonia. Normalnie, no nie wierzę. Łukasz sobie stanął na jakimś schodku i mówi, że to jest miejsce prezesa. Jak on się w ogóle ceni? Ja to nie wiem. I kolejny wielki. Oh yeah. Po to tu przyjechaliśmy, całe 50 km. W obydwie strony. Ile? Uwaga, uwaga, widzowie. Przed chwilą Łukasz powiedział, że na drugim jeziorze, na które zaraz przejdziemy, trafi się jakiś piękny okoń. Trzymajcie go za język, trzymajcie i nie puszczajcie. To przepuścił nas. Z wędkami to wiesz, jak z dzieckiem. Tu można. Tu trzeba zejście jakieś znaleźć. Tu wszędzie jest zejście. Dobra, dawaj. O tak. Zładowałem się. Poza gości. Dwa razy. Udało się, żółw. Zładowaliśmy się. Ładny? Kurde, myślałem, że okej. Ej, nie taki głupi, nie? Taki miarowy będzie. Gęba powstrzyla. Tak. Pod 50. Łabądź, aż poczuł jedzenie. Idzie nas chyba zaatakować, stary. Zobaczcie. Tak wygląda kłamca.
Czemu kłamca? Mówił, że złapiemy tutaj dużo okonie, że tutaj to na bank będą co najmniej 30 cm. Wytłumacz się. Stawiamy no, cię przed sądem jeden, ostatecznym. Był jeden taki bardziej nie w paski, tylko w kropki. Tak? I to nie był pstrąg, tylko szczupak. Dlaczego nie przez ciebie? Kamera była ubrudzona, wybacz, przerwałem ci. Był takim dziadem, mnie nagrywasz? Ubrudzony? Węgorz. I mówiłem ci, co? Miał być o konie 40 cm, a nie jakieś rośliny czy szczupaki. No to nie, pół godziny to trzeba cały dzień mówić, żeby złapić takiego. A jakie mamy plany? Bo widzowie by chcieli wiedzieć, ja też zresztą. Nie wiem. Tam gdzie nas wiatr pośle, tam będziemy. Może po prostu większość z was jeszcze łapki w górę nie zostawiła i dlatego nie biorą. Też tak może być. Albo w dół. A Łukasz bardzo lubi, jak się daje łapki w dół. Dlatego jak ktoś chce, żeby był Fifem szczęśliwy, to daje w górę, a jak ktoś chce, żeby Łukasz był szczęśliwy, to daje w dół. O koni mamy dopiero nawet nie kilkanaście, tylko kilka. Równe 10. Równe 10, no właśnie. Szczupacie. O, jest. Ale fajnie strzelił. Chyba szczupak. Nie, okoń. Fajny. Nie tak? Taki 25. Nie no. Fifanek się zwinął, a zaczęły ryby brać. Ale prawda jest taka, że przed chwilą tutaj wyskoczyły okonie, jak w jakimś filmie, jeb, jeb po powierzchni. Łukasz rzuca przynętę i od razu branie. No, to jest następne. Następne. No tak jak mówiłeś. No, ich kilka wypłynęło. No widzisz, cierpliwości trzeba. I zaczęły żerować. Hop. Na to. Co to? O, waruna. Fisza polska? Nie. To nie jest fisza. Będzie następny? Tak, może będzie, tylko ciężko tu trafić. Bardziej tam jakby podejść. O, dyrdum dyrdum. Dyrdum dyrdum. Dyrdum dyrdum to jest w ogóle metoda, słuchajcie, która jest niedoceniana. Stoisz przy brzegu i normalnie sobie machasz dyrdum dyrdum, aż tu okoń spod jaje zbierze. Tak fajnie było. Tak widać było, że wiesz co, atakują, tak? No tak, z powierzchni normalnie, a to zaatakował. O kur... Takie po 30 cm. No. Było je widać, takie po 30 cm ławica płynęła cała. Poobserwuję lepiej mistrza w akcji. Widziałeś jak wyszedł? Nie wiem czy widziałeś jak on wyszedł, fajnie. Dobra, podsumuj dzisiejszy wypad. Czemu ja? Nie no, złowiłem więcej okoni. Nie no, zacznij od nowa. Złowił więcej okoni ode mnie. Zbarzliśmy, pozrywaliśmy przynęt. No i w sumie fajne zjawisko, żeśmy zaobserwowali. Bo czasem z tych trzcinek wyskakiwały naprawdę grube pasiaki. I wtedy Łukasz szybko brał awarunę i rzucał pod trzcinki. No, nie no, wyszło parę okoni, ale zaczepiliśmy od trzcinę i popłoszyły się ewidentnie. Jakby poczekać pewnie z pół godzinki, znowu by wyszły. Ale ataki jak bolenie, bardzo no, spektakularne. Fajnie. Po 4-5 sztuk wychodziło i w ogóle je waliły. No, tym sposobem swoich obserwacji złapałeś parę okoni. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tym razem trzymajcie jeszcze mocniej go za język. Jak mówi, że zabierze nas na grube okonie, to ma zabrać nas na grube okonie. A nie na jakieś szczupaczki po 50 cm. Nie no, jeszcze tu trzeba wrócić, bo fajnie to wygląda. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się. A i w ogóle nie dałem w opisie filmu ostatnim numeru do Łukasza, bo nie chciał dać. Czemu nie chciałeś dać? Czemu szukałeś wszystkich widzów? Nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Następne pytanie poproszę. Sayonara.